owoców z drzewa poznania dobra i zła. To jest zakazane. Jeśli zjesz, na pewno umrzesz. Boże, nigdy nie zjem owocu z zakazanego drzewa. Nigdy. Nigdy. Ej! Adamie, twoja twarz! Co cię śmieszy? Jest niebieska! Niemożliwe. Ależ tak! Spójrz na swe odbicie! Wow! Pan niebieskolicy! Nie łaskocz mnie! Muszę powiedzieć ci coś ważnego. Bóg dał nam nowe polecenie. Jakie? Widziałaś to drzewo rosnące na środku wyspy? Jest piękne, całe srebrne i złote. Mhm. Bóg powiedział, że jest ono zakazane i nie wolno jeść jego owoców. Dlaczego? Bo jeśli je zjemy, umrzemy. To straszne. Nigdy nie będziemy ich jeść? Nigdy. Bardzo dobrze. Spójrz, grają w księżycową piłkę. Wszystko było doskonałe w ogrodzie Edenu, ale nie do końca. Czasem coś się wydarzy i później już wszystko się zmienia. O, zbyt kraciaste. Za pstre. Zbyt prostackie. O, ty uroczy diable. Ewa. Adamie, popłyńmy nocą przy księżycu. Jakie piękne. Cudownie. Ewo. Dobry wieczór, jesteś piękna. Dobry wieczór, wężu. Wyglądasz wspaniale w księżycowym blasku. Zatańczymy. Będzie mi bardzo miło. O, ja poprowadzę. Twój ogon jest taki wielobarwny. Ojej, jak ty to robisz? To stara sztuczka. Ewo, czy widzisz to drzewo? To jest zakazane drzewo. Zakazane drzewo! Nie rozśmieszaj mnie! Ono jest piękne.
całe srebrne i złote. I ma wspaniałe owoce, słodkie to czyste. Zakazane. Od kiedy? Naprawdę. Bóg powiedział Adamowi, żeby nie jeść owoców z tego drzewa. Adam ci to mówił? Aha. Jesteś tego pewna? Tak! To prawda. A co jeszcze Adam ci powiedział? Że umrzemy, jeśli będziemy jeść te owoce. Naprawdę? Tak mówił? A kto jemu o tym powiedział? Tak powiedział Bóg. Dlaczego Bóg miałby to mówić? Może Adam chce mieć te owoce tylko dla siebie, co? Tak myślisz? Zobacz, one są wspaniałe. Nie może ci ich zabraniać. Tylko powąchaj. Czy nie pachną pięknie? To są... Najlepsze owoce na świecie. Adamie, obudź się, wstawaj. Co się stało? Co? Źle z Ewą. Ewo, zejdź z drzewa! Ewo, nie jedz tych owoców! Ewo! Nie bój się, Adamie. To nic złego. Proszę cię, zostaw to. Proszę. Myślę, że Bóg się mylił. To najlepsze owoce na świecie. Chciałby, abyśmy je jedli. Ewo, naprawdę tak myślisz? Nie wiesz, co tracisz. Jeśli nie będzie ci smakowało, zawsze możesz wypluć. Widzisz? A nie mówiłam? Spójrz. To drzewo jest bardzo wysokie. Chcę więcej. Chcę jeszcze więcej. Mówiłam. Bóg musiał się pomylić. Spójrz na mnie. Ja tu wszystkim rządzę. Mogę więcej niż Bóg. Jestem ponad Bogiem. Ja też. O nie! Jestem naga! Dlaczego mi nie powiedziałeś? I ty nie mówiłaś. Ja też jestem nagi. Och, to Bóg. Nie! Schowajmy się! Adamie... Gdzie jesteś? Adamie! Pokaż się! Przepraszam. Ukryłem się, bo jestem nagi. Czy jadłeś owoce zakazanego drzewa? Tak, Ewa mówiła, że to nic złego. Nie obwiniaj jej. Czy ona zadecydowała za ciebie? Tak było. Bądź cicho, Ewo. Wąż mnie skusił. Nie mogłaś oprzeć się wężowi? Mówiłem, że tak było. Ciebie też skusił. Bądźcie cicho. Nie oskarżajcie się. Każdy mówi co innego. Gdzie jest wąż?
porządku. Gdzie ten wielki? Gdzie się schował? Spotkam się z nim. Wężu, wiesz, że nie powinieneś ich kusić. Wybacz, ale ostrzegłeś ich. Wiedzieli, że nie można. Jesteś większy i mocniejszy ode mnie. Poniesiesz karę. No to żegnam was. Zobaczycie mnie wiosną. Nie tak szybko. O. Przeklęty będziesz, wężu. Teraz nasza kolej. Och, Adamie, tak się boję. O nie, ja nie będę uciekał. Moja zemsta dosięgnie was wszędzie. Zemszczę się na wszystkich! Zostaw mnie w spokoju! Ewo, ponieważ nie słuchałaś mnie, teraz poznasz, co to jest ból i smutek. A ty, Adamie, każdego dnia w trudzie wyrywać będziesz chwast w ziemi, aby zdobyć chleb. Boże, proszę, wybacz nam! Nie zostawiliście mi wyboru. Adamie, mężczyzno, i Ewo, kobieto, musicie opuścić ogród Edenu. Opuścić Eden? I nigdy już tu nie wrócimy. O Panie, jak będziemy mogli żyć bez Ciebie? Nigdy was nie opuszczę. Będziecie musieli ciężko pracować. Wtedy będę z wami. Co to za drzewo? Czy to następne drzewo z zakazanymi owocami? To drzewo wiecznego życia. Gdybyście zjedli jego owoc, żylibyście wiecznie. Nie, nie pozwalam. Anioły i płonący miecz chronić będą tego drzewa w dzień i noc. Pamiętajcie o nas. Żegnajcie. Do widzenia. Zobaczymy się jeszcze. I tak Adam i Ewa doszli do ziemi Kanaan. Oprzyj się o mnie, Ewo. Musimy przetrwać tę burzę. Musimy, Adamie. Wydaje mi się, że idziemy już bardzo długo. Hej! Jak daleko do miejsca, gdzie moglibyśmy odpocząć? Nie odlatuj! Chyba cię nie usłyszał. Albo nie zrozumiał. Chodźmy dalej. Ewo, tutaj możemy odpocząć. Adamie, przeżyjemy. Tak, Bóg jest miłosierny. Tutaj zbudujemy nasz dom. Adam i Ewa zbudowali swój dom w Kanaan. Życie w Kanaan było bardzo ciężkie i często głodni musieli kłaść się spać. I jak można było przewidzieć,
porapiły ich różne nieszczęścia. Co to jest? Nie wiem. Nie bój się. Nie podchodzą do ognia. I co z tego? Ja się boję. Nie będę mogła zasnąć. Ewo, musisz spać. Zwłaszcza teraz, kiedy oczekujesz dziecka. Adamie, czy nadal wierzysz w Boga? Nawet kiedy życie jest takie ciężkie? Wierzę. A ty? Ja też. Ewo, kocham cię. A ciebie też. I Ewa urodziła syna. Nazwiemy go Kain. Chwała Bogu. 2 lata później Ewa urodziła drugiego syna. Mamy brata dla naszego Kaina. Nazwiemy go Abel. Adamie, teraz jeszcze trudniej będzie ci zdobywać jedzenie dla nas. Ale kiedy chłopcy dorosną, pomogą mi w pracy. Słyszycie, chłopcy? Musicie wyrosnąć na dużych i mocnych. Hej, zjadłbym coś. Jestem głodny. Proszę. O, miałem ciężki dzień. Muszę...